Witam serdecznie widzów mojego kanału. Dziś postanowiłem zainteresować Was tematem małej chirurgii. Na początek będzie trochę podstaw, narzędzia, kurs szycia, więc zapraszam do oglądania. Mała chirurgia to zabiegi, które chirurg może wykonać samodzielnie. Do takich zabiegów potrzebuje bardzo małej ilości narzędzi. Uważam, że warto mieć o nich pojęcie. Skalpel, o którym słyszeliście w wielu filmach, to ostrze noża. Jednorazowe ostrze noża przymocowane jest do wielorazowej obsadki. Kiedy ostrze tworzy całość z obsadką, wtedy nazywa się to bistur. I obsadkę można sterylizować wielokrotnie i wymienić tylko ostrze. Trzymamy je w ręku jak pióro. Najprostsze i wielokrotnie używane przez chirurgów narzędzie to kleszczyki peana, zwane peanem. Pean może być zagięty lub prosty ze względu na kształt jego pyska. Służy do chwytania tkanek i krwawiących naczyń krwionośnych. Nie można nim chwytać skóry, bo może ją zmiażdżyć. To narzędzie ma specjalny zamek. Kiedy zamkniemy je na czymś, na tkankach, na nitce, wtedy ono samo się nie otworzy bez udziału naszych palców. Ze względu na funkcję jest to narzędzie bardzo uniwersalne. Kiedy nie mamy innych narzędzi, możemy też nim szyć. Modyfikacją peana jest tak zwany kocher. Kocher to taki pean, który ma zakończony pyszczek ząbkami. W dalszej części odcinka pokażę dokładnie, jak on wygląda. Wracając do kształtu peana, no nie ma tutaj dużej różnicy, jeżeli chodzi o jego używanie. Po prostu pean prosty jest dużo wygodniejszy, jeżeli chcemy coś szyć lub trzymać prosto. Natomiast ten pean zagięty jest dużo lepszy, jeżeli chwytamy jakieś naczynie krwionośne, bo wtedy łatwiej założyć je spod wiązka. Żeby odróżnić dobry film medyczny od złego, wystarczy spojrzeć na to, jak aktorzy trzymają narzędzia. Jeżeli przez oczka włożony jest pierwszy i czwarty palec, to znaczy mają dobrego konsultanta. Wtedy trzeci palec stabilizuje pean w okolicy zamka, natomiast drugi palec stabilizuje końcówkę peana, czyli pyszczek. Daje nam to dużo większą możliwość precyzyjnych ruchów. Poza tym tak ułożonymi palcami narzędzie dużo łatwiej się otwiera. Musi też pamiętać, że prawie wszystkie narzędzia produkowane na rynku są dla praworęcznych. Dlatego leworęczni chirurdzy muszą opanować sztukę treningu prawej ręki. Drugie podstawowe narzędzie, jakie używa chirurg, to penseta. Anatomiczna, wtedy kiedy ma końcówki gładkie, oraz chirurgiczna, kiedy zakończona jest ząbkami. Penseta chirurgiczna jest bardziej ostra i używa się do chwytania tkanek powłok. Im tkanki są bardziej delikatne, tym pysk pensety też musi być mniejszy i delikatniejszy. Oczywiście poza wyglądem pensety jest też różnica w ich użyciu. Z założenia penseta chirurgiczna jest dużo prostsza w użyciu podczas szycia skóry. Jej wadą jest to, że ciężko się chwyta nitkę i igłę za pomocą tej pensety ze względu na te ząbki. Penseta powinna być trzymana tak, jak trzyma się pióro, aby można było precyzyjnie wykonywać ruchy jej końcówką. Mniej wprawne osoby często trzymają pensetę tak, jak dzieci, małe dzieci trzymają łyżkę. Zapewniam Was, że takie ułożenie ręki utrudnia sposób używania jej. Chwyt długopisu daje dużo większą precyzję. Najlepszym narzędziem do szycia, do trzymania igły jest imadło chirurgiczne. Większość z nich ma sposób zapinania i trzymania taki sam jak pean i kocher. Jak widzicie, bransze otrzymania nitki są tu dużo krótsze niż peanie. Dzięki temu imadło ma też większą siłę miażdżąco-chwytającą niż zwykły pean. Daje to stabilizację igły między branszami i łatwiej się dzięki temu szyje. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób powinno się otworzyć narzędzie, aby zachować jego jałowość. Odrywamy od brzegów folię i wtedy wnętrze narzędzie jest jałowe. Aby szyć, musielibyśmy je teraz złapać jałowymi rękawiczkami. Możecie też spojrzeć, jaka jest różnica pomiędzy peanem a imadłem, jego długości, długości właśnie branszy, w którym miejscu jest skrzyżowanie branszy. Tak jak mówiłem, pean i imadło chwyta się w taki sam sposób, czyli za pomocą pierwszego i czwartego palca, trzeci palec służy do blokowania i odblokowywania zamku, a drugi palec steruje branszami. Jako praworęczny szyję prawą ręką, a lewą ręką trzyma pensetę, tak jak mówiłem, tak trzyma się, jakby się trzymało pióro. Następne narzędzie, o którym powiem, są nożyczki chirurgiczne. Mogą być zakończone na tempo, gładko lub na ostro. Wszystko zależy, do czego chcemy ich użyć. Ostre nożyczki są dużo wygodniejsze do zdejmowania szwów. Natomiast używając tempo zakończonych nożyczek, nie ma ryzyka, że uszkodzimy tkanki podczas ich używania. To narzędzie to łyżka chirurgiczna, ale zwykle poza chirurgami jej nie używa. Jak już mówiłem, narzędzia te używa się dużo prościej prawą ręką. Jeżeli jednak tego wymaga sytuacja, można tego narzędzie odpiąć także lewą ręką. Rozchylamy zamek bez wkładania palców w oczka. Lewą ręką to narzędzie dużo trudniej się używa. W
W prawej ręce zamek otwieramy, odpychając kciuk od siebie, natomiast w lewej ręce, żeby to zrobić, trzeba kciuk dociągnąć do siebie, co jest trudniejsze w wykonaniu. Oczywiście są też narzędzia dla leworęcznych, ale ja ich nie widziałem nigdy. Wrócę jeszcze na moment do kleszczyków Kochera i może opowiem, skąd się wzięły te nazwy. W XIX wieku, kiedy powstawała większość narzędzi, chirurdzy europejscy, francuscy, niemieccy, brytyjscy, wymyślając nowe narzędzie, nazywali je od swojego nazwiska i w taki oto sposób powstał Pean, Kocher, zaś polskim akcentem jest narzędzie Mikulicza, czyli zakrzywiony Pean zakończony ząbkami, czyli taki krzywy Kocher. Otworzyłem to narzędzie w sposób jałowy, teraz już jak biorę do ręki, nie jest to jałowe narzędzie, ale możecie sobie teraz porównać, jak wygląda Kocher w stosunku do Peana. To są właśnie te ząbki, które zwiększają chwytność jego. Trzeba pamiętać, że w porównaniu z Pearem ma Kocher dużo większą siłę chwytną, ale z drugiej strony ma też większą zdolność niszczenia tych tkanek. Dlatego możemy go używać tylko do niektórych tkanek. W ostateczności Kochera można także użyć do szycia, oczywiście pokonując trudności, jakie dają ząbki. W normalnych warunkach wszystkie narzędzia, których używamy, są sterylizowane. Służy do tego autoklaw, czyli sterylizacja wodna lub gazowa. Dlatego na pakietach narzędzi zawsze są daty wykonania sterylizacji i ewentualnie daty zakończenia ważności tej sterylizacji. Średnio po takiej sterylizacji gazowej narzędzia ważne są około pół roku, natomiast kiedy używamy kupnych narzędzi lub kupnych materiałów, jak te rękawiczki, taki okres sterylizacji jest znacznie dłuższy. Najczęściej do szycia skóry używamy nici niewchłanialnych, monofilamentowych. Igły do szycia skóry mają trójgraniasty przekrój oraz ostre krawędzie. Ułatwia to przechodzenie igły przez skórę. To jest twarde. Grubość igły i nici oznacza się kodem cyfrowym. Grubość nici podawana jest w dziesiątych częściach milimetra. Im wyższa liczba łamana na 0, tym nić jest bardziej cienka. Rozmiary większe od 0 podaje się jako pełne cyfry. Nici oczywiście mają też termin ważności. Taki sam system numeryczny dotyczy nici wchłanialnych. Z reguły tkanki głębokie szyjemy właśnie niciami wchłanialnymi. Igła w tych niciach jest atraumatyczna, czyli okrągła. Długość wchłaniania takiego szwu zależy od rodzaju nici. Nić może być plecionkowa lub monofilamentowa, tak samo jak do szycia skóry. Już pierwszy rzut oka pokazuje różnicę pomiędzy tymi nićmi. Różnią się kształtem igły, wielkością tej igły. Łączy natomiast to, że nić jest wtopiona w igłę. Obecnie prawie się nie stosuje igieł nawlekanych w chirurgii. Dzieje się tak, ponieważ nitka nawlekana tworzy dwa razy większe uszkodzenie niż grubość igły, w odróżnieniu od nitki wtopionej w igłę. Nici pakowane są w dwuwarstwowe opakowania. Po otwarciu opakowania zewnętrznego, nić nadal jest zabezpieczona wewnętrznym opakowaniem. Dlatego przed zabiegiem zawsze można sobie naszykować wszystkie narzędzia na jałowej serwecie. A jeżeli nie uszkodzimy lub nie otworzymy wewnętrznego opakowania nici, to ta igła i nitka nadal jest jałowa i możemy ją użyć dla innego pacjenta. Po otwarciu wewnętrznego opakowania mamy umocowaną nitkę z igłą i wtedy możemy ją wyjąć za pomocą narzędzia, by rozpocząć szycie. Trzeba pamiętać, że każda nitka ma pamięć kształtu, szczególnie nitki monofilamentowe są dosyć sztywne. Wszystko to oczywiście zależy od jej grubości. Igła, szczególnie do szycia skóry, jest bardzo ostra, dlatego trzeba uważać, żeby się nie skaleczyć. Powinno się ją złapać narzędziem w 2/3 dalszych obwodów. I tak jak mówiłem wcześniej, narzędzie trzyma się za pomocą pierwszego i czwartego palca, używając za pomocy drugiego i trzeciego. Oczywiście skórę można także zarzeszyć nićmi wchłanialnymi, ale wtedy igła takich nici jest tak samo ostra jak taka zwykła igła ze szwem niewchłanialnym. Znacznie bardziej precyzyjne jest trzymanie igły w samej końcówce narzędzia. Trzymanie igły w połowie branszy lub blisko zamka może spowodować, że będzie nam przeszkadzać narzędzie w szyciu. Lepiej trzymać jest nitkę na samej końcówce narzędzia. Jeśli nasze narzędzie będzie słabo trzymało igłę, ta nitka z igłą będzie się obracać w narzędziu, będzie nam bardzo to przeszkadzało w szyciu. Jeśli narzędzie jest spracowane albo ma za długie branże, to wtedy ta nitka też będzie nam się obracać w tym narzędziu. Pokazuję tutaj właśnie, jakie jest atraumatyczne połączenie pomiędzy igłą i nitką. Nitka nie powinna mieć żadnych supełków, żadnych węzełków, ponieważ to będzie powodowało tylko większe uszkodzenie tkanek podczas przechodzenia przez tkanki za pomocą igły i nitki. Nitka jest bardzo wytrzymała na rozciąganie, na pociąganie, ale ma słabą wytrzymałość na chwytanie narzędziem.
Jeśli złapiecie ją narzędziem, to prawdopodobnie przy pociąganiu w tym miejscu pęknie. Dlatego trzeba unikać chwytania nitki narzędziem, a jeżeli już to robimy, to nie chwytajmy w połowie tej nitki, ale na sam koniec. Żaden zabieg mały, chirurgiczny czy duży nie może się odbyć bez jałowej rękawiczek. Do drugiej połowy XIX wieku nikt nie zdawał sobie sprawy, jakim dużym zagrożeniem dla zabiegów chirurgicznych są zarazki, dopóki nie odkrył tego Semmelweis. Dlatego trzeba nauczyć się zakładać rękawiczki w sposób jałowy. Każde rękawiczki mają określony rozmiar. 8 to rozmiar L. Rękawiczki opisane są jako prawe i lewe, tak żebyśmy mieli założyć je na odpowiednią rękę. Po otwarciu opakowania w środku znajdują się zawinięte w papier rękawiczki. Musimy te rękawiczki wyjąć z tego papieru w taki sposób, aby nadal były jałowe. Nadal, jak widzicie, są podpisane, która jest prawa, która jest lewa. Papier otwiera się tak, aby nie zabrudzić w środku jałowych rękawiczek. Używamy tylko tych zewnętrznych kawałków papieru. I kiedy otworzymy te rękawiczki, mamy taką płachtę papierową, która jest pozbawiona bakterii, która jest sterylna, którą możemy wykorzystać na przykład do wykładania narzędzi, nici, przygotowując się do zabiegu, a potem na koniec założyć te rękawiczki. Tutaj, w tym miejscu, nie ma żadnych bakterii. To jest sterylna okolica. Zaczynamy zakładać zwykle rękawiczkę od prawej ręki. Chwytamy palcami za mankiet, tak aby nie zbrudzić papieru, i wkładamy rękę prawą do środka. Mamy świadomość, że wtedy, kiedy włożymy tę rękę, to ta rękawiczka już od środka nie jest jałowa, ale od zewnątrz dzięki temu jest nadal jałowa i sterylna. Dlatego drugą rękawiczkę zakładamy w ten sposób, że chwytamy za mankiet, ale od środka, żeby lewa ręka nie dotknęła przypadkowo gumy. I wtedy wsuwamy ją na lewą rękę w taki oto sposób i mamy pewność, że rękawiczka zachowała swoją sterylność w miejscu, gdzie powinna być sterylna. Trzeba to zrobić tak, aby nie dotknąć rękawiczką przypadkowo za rękę lub ramię. I mamy w ten oto sposób dwie jałowe rękawiczki sterylne, które możemy używać do zabiegów chirurgicznych. Wnętrze papieru, w którym były rękawiczki, możemy wykorzystać do wykładania narzędzi, skalpela, nici, strzykawki, igły, gazików, wszystko to, co możemy wykorzystać do zabiegu. Albo wykładamy przed założeniem tych rękawiczek jałowych, albo osoba, która nam pomaga, podaje nam na jałowo, czyli tak jak otwierałem poprzednio te narzędzia, i my wykładamy je w tym miejscu. Czyli gdybym tą pensetę wyjmował sobie z opakowania, tak jak poprzednio otwierałem to opakowanie, gdy schylałem je, żeby było jałowe w środku, to mógłbym je położyć właśnie w tym miejscu. Gdybym chciał tą nić właśnie wyłożyć, to bym to zrobił w ten sposób. No i może teraz wykorzystam ten moment, żeby pokazać, jak podobne do siebie są te nici, ale równocześnie jak się, czym się różnią. Już pierwszy rzut oka pokazuje, że nić, która jest nie monofilamentowa, tylko plecionkowa, ma inną pamięć kształtu, nie jest taka sztywna, jest bardziej podatna. Daje się rozciągać i układać w taki sposób, jak chcemy, w odróżnieniu od nićki, która jest monofilamentowa, która ma dużą pamięć kształtu. Druga sprawa to mimo to, że te nici mają ten sam rozmiar, czyli 2,0, to mają całkowicie inną igłę. Igła używana do szycia skóry jest dłuższa i ma inny promień skrętów od igły, która jest używana do szycia tkanki podskórnej lub innych tkanek wewnątrz organizmu. Wiąże się to z tym, że na skórze mamy dużo wolnego miejsca, więc ta igła może być dużo większa. Natomiast kiedy operujemy wewnątrz, to wtedy ilość tego miejsca jest tak mała, że musi być igła jak najmniejsza, by jej promień skrętu był jak najmniejszy. Mogę też powiedzieć, że nitka plecionkowa jest trochę bardziej wytrzymała na rozciąganie i trudniej ją zniszczyć narzędziem niż nitkę monofilamentową. Oczywiście z doświadczenia mogłem powiedzieć, że każdą nitkę można zerwać, niezależnie od jej rozmiaru. Do tego nici monofilamentowe są bardziej śliskie, więc łatwiej przechodzą przez tkanki, zaś te nici plecionkowe, przez to, że są bardziej szorstkie, to też częściej mogą ulec niedowiązaniu. Po tym krótkim wstępie dotyczącym paru podstawowych narzędzi chciałem Was przeprowadzić przez krótki kurs szycia skóry i tkanki podskórnej. Do treningu użyjemy zwykłej gąbki, takiej kuchennej, która będzie imitować nam skórę. Kiedy zaczynałem przygodę z chirurgią, to wraz z kolegami do treningu używaliśmy bananów, mięsa z kurczaka albo właśnie gąbki. Naszykuję sobie narzędzia, czyli nożyczki, imadło, pensetę, pean. Oczywiście gdybym to wykładał na sposób jałowy, to wyglądałoby to w ten sposób, ale
No wiadomo, że nie mam już jałowych rękawiczek, część narzędzi też jest niejałowa, więc nie będziemy się tym przejmować. Ponieważ będę tylko przecinał nitki, to użyję tych nożyczek z kczupkiem ostrych. Pęsety będę używał i chirurgicznej, i anatomicznej, ale do szycia skóry używa się głównie pęsety chirurgicznej. Bardzo często z rany jest duży krwotok z powodu uszkodzenia jakiegoś naczynia, tętniczego lub żylnego. Wtedy najprościej złapać jest ranem to naczynie, co właśnie imitujemy, i podłożyć, założyć podwiązkę lub podkucie na takie naczynie. Podkucie jest o tyle prostsze, że można zrobić to dużo szersze, nie musimy tego naczynia wyizolować. Zakładamy zwykle podkucie najprostsze zetką, czyli robimy takie zet wokół pyszczka narzędzia. I potem, kiedy zdejmiemy to narzędzie podczas dowiązywania nitki, to mamy możliwość ściśnięcia tych tkanek z tym krwawiącym naczyniem, bez jakiegoś wyizolowania tego naczynia, dzięki czemu krwawienie ustaje. Tą metodą właśnie wiązania na narzędziu dowiązuje tą nitkę, zdejmuje narzędzie tuż przed zaciśnięciem tego węzła. Pierwszy węzeł był podwójny, a potem zakładam dwa węzły w lewo i w prawo, po to, żeby były naprzemienne, dzięki czemu jest większa szansa, że się ten węzeł już nie rozwiąże. Bo niestety podwiązki i podkucia czasami nam spadają, przez to, że nici się rozwiązują same w tkance, bo są zbyt krótko obcięte albo mają taką budowę, która sprzyja ich samoistnemu rozwiązywaniu. Ta rana jest bardzo głęboka, dlatego trzeba założyć szew podskórny, w tkance podskórnej, w tłuszczowej tkance, która jest pod skórą, w skórze właściwej, więc przekładamy przez górną wargę rany głęboko pod skórą właściwą. Następnie drugi przekucie robimy w dolnej wardze. Dbamy o to, żeby nitka nie przełożyła się pod szwem, pod naszym przekuciem. Zawiązujemy tą nić na narzędziu, czyli owijamy wokół branszy dwa razy w prawą nitkę. Chwytamy za tą nitkę, która wystaje z rany, za jej samą końcówkę. Dociągamy wzdłuż rany, co jest bardzo ważne, żeby dociągać wzdłuż rany. Potem kolejny węzeł robimy w lewo i kontrwęzeł w prawo, po to, żeby ta nitka się nie rozwiązała. I odcinamy tą nitkę na długości mniej więcej 7-10 mm, tak by nie wystawała jej końcówka z rany. Rana jest długa, dlatego musimy założyć przynajmniej jeszcze dwa szwy w tkance podskórnej. I znów powtarzamy tak jak poprzednio. Najpierw górna warga, tkanka podskórna, górna warga, dolna warga. Możemy to robić na jeden raz, że przekuwamy się od razu też przez ranę i wykuwamy się w dolnej wardze. Możemy to robić szwem przekładanym, czyli wykuwamy się z górnej wargi, wkuwamy się potem z powrotem w dolną wargę. I teraz pokażę, w jaki sposób wiąże się nitkę w palcach. W końcu nitkę chwytamy prawą i lewą ręką w pierwszym, drugim palcu. Przekładamy nitkę na palec trzeci i za pomocą tego trzeciego palca przeciągamy nitkę i dociągamy wzdłuż rany pierwszy węzeł. Następnie robimy tak samo lewą ręką, czyli chwytamy pierwszym, drugim palcem, kładziemy na trzecim palcu. Ten trzeci palec zabiera tą nitkę, wyciąga ją, zawiązując drugi węzeł. I znowu na prawą rękę robimy tak samo, że kładziemy na trzecim palcu, przeciągamy tym palcem nitkę i dociągamy. Odcinając nitkę w tkance podskórnej, musimy starać się nie zostawić za dużo materiału szewnego, ale też nie obcinać za krótko. Jeżeli ten węzełek będzie poniżej 5 mm, to bardzo możliwe, że się rozwiąże. Po zeszyciu tkanki podskórnej będziemy teraz szli skórę za pomocą igły do szycia skóry i na początek szew prosty, pojedynczy, będąc najprostszym szwem. Po chwyceniu igły, tak jak mówiłem, w 2/3 dalszej odległości, za końcówką narzędzia, bierzemy pęsetę chirurgiczną, łapiemy za górną wargę, przekuwamy się w odległości około 1 cm od brzegu rany i potem przekuwamy się przez dolną wargę, zachowując taką samą odległość od brzegu rany jak przy pierwszym wkłuciu. Zasada jest taka, że odległość między szwami powinna być równa długości szwu. Dowiązujemy tą nitkę na narzędziu, czyli owijamy dwa razy w prawą stronę, dociągamy trzymając za końcówkę i starając się, żeby węzeł był na skórze, a nie na ranie zawiązanym. Potem w lewą stronę jeden raz i w prawo kolejny raz i szew będzie zawiązany. I tutaj możemy sobie zostawić tą nitkę długości ponad 1 cm nawet, czyli nawet i półtora, wszystko zależy od tego, jak planujemy
później zdejmować te szwy. Łatwiej zdejmować oczywiście dłuższe, a za długie są nieestetyczne. Możemy też poprawić pęsetą chirurgiczną brzegi rany po dociągnięciu, tak żeby przylegały dobrze. Drugim szwem podstawowym jest szew pojedynczy nawrotowy, który ma lepsze właściwości hemostatyczne oraz kosmetyczne. Szycie zaczynamy jak przy szwie pojedynczym, czyli wkuwamy się i wykuwamy ze skóry tak samo jak przy szwie pojedynczym w różnych odległościach od brzegów rany. Następnie robimy nawrót, czyli przy dolnym brzegu rany wkuwamy się w miarę blisko brzegów rany i wychodzimy igłą na granicy skóry właściwej i naskórka. I tak samo wkuwamy się przez górny brzeg rany, by wyjść w okolicach szwu tego, który wkuwaliśmy się na początku. Nici wiążemy tak jak poprzednio, najlepiej dwa w prawo, jeden w lewo, ostatni w prawo, żeby to było związane tak, żeby się nie mogło rozwiązać. Szew powinno się dociągać wzdłuż rany, wtedy ma najlepszą właściwości hemostatyczne. Nici odcinamy na długości 1,5 cm. Ten szew nie daje takiej wyraźnej drabinki na bliźnie. I szew ciągły, który raczej używa się do szycia ran chirurgicznych, ponieważ rany pourazowe nie mają takiej prostej linii. Brzegi tej rany są zwykle poszarpane, więc nie jest tak łatwo zbliżyć je ze sobą. Tutaj igła idzie wzdłuż rany, wkuwając się i wykuwając na granicy na skórkę i skóry właściwej, raz po jednej stronie, raz po drugiej, dzięki czemu te brzegi rany zbliżają się do siebie w tej samej linii, równo, i nie ma tego wychodzenia na zewnątrz, co chroni przed powstaniem tej drabinki, o której mówiłem wcześniej, i w ogóle blizna powinna być jak najcieńsza i jak najbardziej prosta. Problem z ranami pourazowymi jest taki, że zwykle są to rany szarpane i wtedy te brzegi nie są równe i dochodzi później do martwicy tych brzegów rany w linii szwu, więc efekt kosmetyczny nie da się osiągnąć za pomocą takiego szycia. Do tego te rany często ulegają stanowi zapalnemu, a taki szew zamyka ranę w taki sposób, że żadna treść nie może się wydostać na zewnątrz. Przy szwach pojedynczych można walczyć ze stanem zapalnym rany, odpuszczając, zdejmując jeden ze szwów, dzięki czemu ta treść zapalna wydostanie się na zewnątrz i w ten oto sposób można uratować tą ranę od pełnego zropienia, od pełnego otwarcia. Przy szwie ciągłym zdejęcie szwu to po prostu otwarcie całej rany, więc tutaj jest taki problem, że jeżeli zeszyjemy jakąś ranę, a ona ulegnie zakażeniu, to zdjęcie szwu spowoduje otwarcie całej rany na całej długości. Wracając do szycia, szew kończymy zakładając albo pętelkę na jednym i drugim końcu, albo wiążąc ze sobą dwa końce tego szwu, co zapobiegnie wysunięcie się samoistnemu szwu z rany. Ale jak już mówiłem wcześniej, ten szew jest polecany tylko do szycia ran czystych, czyli albo to by musiała być rana zadana ostrym narzędziem o równych brzegach, albo to będzie po prostu rana chirurgiczna, która jest wykonana z pomocą skalpela i wtedy rzeczywiście ona jest i równa, i czysta, i prawidłowo wykonana. Po określonym czasie szew musimy zdjąć po to, żeby nie wrósł w ranę, nie zropiała nam rana przez to. I możemy użyć albo ostrych nożyczek, albo noża, odcinając jedną z nitek po pociągnięciu węzełka do góry. Mamy taki węzełek z trzema wystającymi nitkami, co oznacza, że szew został wyjęty prawidłowo. Na moment wróćmy do obsadki skalpela. Mają one różne rozmiary. Najczęściej spotykane rozmiary to trójka i czwórka. Trójka pasuje do ostrzy o numeracji z jedynką z przodu, czyli od 11 do 15. Czwórka do ostrzy z dwójką z przodu, czyli od 20 z wyż. Po prostu zbyt małe ostrze nie pasuje do dużej obsadki i odwrotnie. Ostrze otwieramy tak jak wszystkie narzędzia w chirurgii, tak że rozchyla się opakowanie na boki i wyjmuje ze środka jałowy ostrze. Ono jest bardzo ostre, można się bardzo łatwo nim skaleczyć, więc trzymanie go w ręku, w palcach jest ryzykowne. Jest to stal węglowa. Ona bardzo szybko traci swoje właściwości ostrości. Wystarczy użyć parę razy ostrze, żeby ono się stępiło. Ale na początku może nam sprawić wiele problemów. Dlatego albo możemy użyć obsadki, żeby użyć tego noża, albo, kiedy nie mamy obsadki, możemy wziąć kocher, najlepiej właśnie kocher albo mikulcz, który ma ząbki, łatwo wtedy ten ostrze schwycić w tym otworze, który zakłada się na obsadkę. Dzięki czemu ono się nie przesuwa, nie ma takiego efektu, że jak chwyta się w peanie, że ono się wyślizguje z tego peana. I tutaj spokojnie możemy operować, trzymając oczywiście jak pióro to narzędzie, tak jak się trzyma prawidłowo obsadkę, i przecinać tkanki albo odcinać nitki. No, jeżeli coś potrzebujemy zrobić chirurgicznie takim ostrzem, to jest to dużo bezpieczniejsze, niż jakbyśmy trzymali w palcach
nie mając obsadki. Bo kiedy przyjdzie nam do leczenia jakiegoś stanu ropnego, ropnia, to właśnie trzeba go rozciąć skórę ponad tym ropniem. Potem, żeby poszerzyć otwór, możemy użyć nożyczek albo noża. Zadrenować taki ropień czy przepłukać. Właściwie cała historia chirurgii wywodzi się właśnie z leczenia ropni. To były pierwsze zabiegi chirurgiczne, które wykonywano już w starożytności i w średniowieczu, a dopiero później w XIX wieku chirurgia stała się taką szlachetną sztuką, jak jest teraz. Alternatywą do zamykania płytkich ran są steri-strippery, czyli takie plasterki, które zamykają brzegi ran, oraz klej tkankowy, który przypomina właściwie w wyglądzie klej super glue. Alternatywą do takich narzędzi wielorazowych są narzędzia jednorazowe, z gotowych zestawów chirurgicznych do szycia ran albo na przykład nacinania ropni. I te narzędzia są jednorazowe, po ich użyciu nadają się do wyrzucenia, nie można ich restylizować. Nie są drogie i mają duży okres ważności, dzięki temu możemy je mieć w swojej apteczce, mieć ze sobą. Jeżeli tylko umiemy ich używać, to wtedy na pewno możemy ich użyć wtedy, kiedy ich potrzebujemy. W tym odcinku byłoby na tyle. Mam nadzieję, że przedstawiłem w miarę jasno temat narzędzi chirurgicznych i sztuki szycia. Czekam na pytania, komentarze, subskrypcje i do usłyszenia w następnym odcinku.